Kolejny projekt uchwały zarządu w sprawie zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Niewydatkowane środki finansowe w wysokości 32 tysięcy złotych po zadaniach. Numer 7. Doposażenie ulicy Jordanowskiej, założenie rabat kwiatowych, dzieleńców wraz z ogrodzeniem i montażem małej architektury w wskazanej dzielnicy. Doposażenie placu dla seniorów kwota 12 tysięcy złotych. Numer 41. Montaż zamknięć wejść do schronu w Parku Krakowskim przy ulicy Brodgera 3, ulicy Lea 15, kwota 10 tysięcy złotych. Numer 53. Finansowanie budowy placu zabaw dla przedszkola nr 55, ulica Urzędnicza 65, kwota 10 tysięcy złotych. Przyjęty uchwałą nr 21 przez 2000, przepraszam, przez 202 przez 2012 Rady Gminy 5 Krowodrza dnia 10 lipca 2012 roku przeznacza się na zadanie. Remont chodników według wskazań dzielnicy. Kwota 32 tysięcy złotych. Realizator ZIK. Paragraf 2. Uchwała Policji Chodnika. Proszę Państwa, zadanie, te trzy zadania niewydatkowane, czyli doposażenie budynku Jordanowskiego i tak dalej, doposażenie placu dla seniorów i teraz doposażenie placu dla seniorów, jest kwota 12 tysięcy złotych. Doposażenie placu dla seniorów, czyli to co jest jeszcze do wykonania z roku, to co nie zostało zrobione w roku ubiegłym, czyli pod tymi urządzeniami takie małe chodniczki z kostki, żeby tam w błocie nie brodzić. Ponadto jeszcze tam jest jedno urządzenie, bo już nie pamiętam dokładnie, do ćwiczeń plus stolik szachowy oraz usunięcie tych betonowych słupów, które tam jeszcze pozostały. Bo trzy zostały w zeszłym roku usunięte, w tym roku mają być dokończone usunięcie reszty tych słupów. Także to zadanie będzie wykonane i ono w ramach innych środków, które zostały uchwałą połączonych środków z, jak to się nazywało, Złożenie Zieleńców i Skołów i Ogródki Jordanowskie. Natomiast montaż zamknięć wejść do schronu w Parku Krakowskim przy ulicy Brodgera Lea 15. Tego zadania ZIKiD nam nie wykonał mimo pozytywnego zaopiniowania. Jeśli chodzi o ulicę Lea 15, tam będzie niezbędne, jeżeli będziemy robili to zadanie w przyszłym roku, a mam nadzieję, że tak. Ten teren nie jest pod jurysdykcją ZIKI, tylko ZBK, także z ZBK-iem będzie trzeba tą sprawę załatwiać. Natomiast trzecie zadanie to jest też z przed chwilą wspominanego przedszkola nr 55. To jest już drugie podejście do wykonania placu zabaw. Pan radny Tatara był na rozstrzygnięciu przetargu i został rozstrzygnięty. Rozstrzygnięty z czterech ofert. Trzy oferty były ponad kwota, która była przeznaczona, było 90 tysięcy. Najniższa z tych trzech, które przekraczały, wynosiła 136 tysięcy. Jedna oferta wynosiła 83 tysiące. No właśnie. A wczoraj uzyskałem informację, że ta oferta, która została wybrana, ten realizator nie podpisał umowy, wycofał się z tego zadania. Podobno to jest tak, że coś mu tam w tej wycenie nie za bardzo wyszło i jak to skalkulował dokładnie, to zgadzał się. W związku z tym przeznaczone przez nas środki na ten cel, czyli 10 tysięcy złotych, no pozostają z powrotem do naszej dyspozycji, także zostało to zgrupowane i przeznaczone na to, co można zrobić w tym roku, z czym można zdążyć, czyli remont chodników według wskazań dzielnicy, czyli po prostu następne zadania z rankingu remontów chodników. Bardzo proszę. Ja mam tylko jedno pytanie, bo sprawa dotyczy tutaj, te środki między innymi na pracach w Parku Krakowskim są zaoszczędzone. Czy nie można by albo tych środków, albo w ogóle na uwadze kwestii tego, już kiedyś o tym mówiłem, że osoby
niepełnosprawne de facto nie mają utrudniony dostęp właśnie do Parku Krakowskiego. I tutaj wydaje się, że ten koszt takiego usprawnienia tych zjazdów, tak żeby mógł wózek inwalidzki przejechać po tym, nie byłby aż tak, nie byłoby aż takie kosztowne, nie wiem, jako gruntowne imienie, to jakieś po prostu wyrównanie. Naprawie tych wjazdów problem jest inny. Wojewódzki konserwator na tym trzyma łapę i tu, ponieważ był projekt zrobiony rewitalizacji parku, tam między innymi były i cały czas tak, tylko tutaj panu... Ale tu chodzi o poprawę, bo faktycznie... Żeby się tam ktoś niebezpieczny. Tak. Żeby taką drobną naprawę zrobić tych ewentualnych zjazdów. Tak, nie jakoś gruntowną, nie przebudowę. Bo gruntownie, no to będzie nie, oczywiście tak, wtedy, tak, kiedy będzie realizacja całego projektu. Natomiast tutaj rzeczywiście naprawa tych dwóch pochyli, no właściwie... Tak, tam są dwie pochyli, od strony Lea, przy kinie i od strony Szymanowskiego rzeczywiście wymaga, bo jest niebezpieczna. Po prostu niebezpieczna. Bardzo proszę. Chciałem zapytać, jak jesteśmy przy Parku Krakowskim, gdy kolega mówił przez chwilę o niepełnosprawnych i udogodnieniach, ale mówił, że jest kwestia konserwatora i ograniczeń, czy ewentualnie jak Państwo zastanawialiście się, czy my kiedyś się zastanawialiśmy na temat ułatwienia jazdy dla rowerzystów od strony Królewskiej, bo tam w tej chwili trzeba po prostu dookoła jeździć. Nawet były całe dyskusje dotyczące tego, jak powinna zostać zrealizowana ścieżka rowerowa w ramach tych schodów, czy tych głównych. My staliśmy na stanowisku, żeby ta ścieżka była po prostu częścią schodów, no co na to szerokie schody. Natomiast tam właśnie były związane z wytycznymi konserwatora zastrzeżenia i ostatecznie zostało to rozwiązane, moim zdaniem, nawet ze względów konserwatorskich w gorszy sposób, ponieważ to miałoby omijać te schody. Więc trzeba by było wchodzić jeszcze w park i to moim zdaniem jest rozwiązanie takie mniej naturalne. No ale no, upór był silniejszy i nie zdołaliśmy tego przeforsować. Także samo rozwiązanie kwestii dostępności, a właściwie przelotowości, bo to właściwie jest taki trakt równoległy do alei, że nie trzeba jechać alejami, można jechać w parku, to jest zaplanowane, tylko że nie w taki samonarzucający się sposób, tylko właśnie z takim troszeczkę krążeniem wokół tych schodów. A czas ewentualnej realizacji? No na razie to jest bardzo trudne pytanie z tego względu, że na razie mamy bardzo duże problemy, żeby zakończyć proces uzgadniania tego. Znaczy jeśli chodzi o uzgadnianie z naszej strony, to już miało miejsce bardzo dawno temu, bo to już chyba można liczyć w latach. Natomiast ciągle właśnie nie może się doczekać końca uzgadnianie przez konserwatora. Dwa lata temu pani Niedziałkowska obiecywała, że co prawda nie ma pieniędzy na remont czy rewitalizację całego parku, ale zajmie się ogrodzeniem, tym murem, który się rozbuduje. No i póki co nic się nie dzieje, mur coraz bardziej murszeje i rozsypuje. Tak. Miejmy nadzieję, że będzie wpisane do tej na 2040-2060. Wykonanie nowego muru. Tak, ale mur się zrobi w momencie, gdy zostanie zatwierdzony projekt i będzie realizacja tego projektu, bo to też jest już przewidziane wyrożenie całego parku. No ale myślę, że... Bo to z murem jest fatalnie. Że będziemy mieli takie wielkie pieniądze tutaj w ogóle, że wszystko się da zrobić. Ale po olimpiadzie. Po olimpiadzie to już na pewno, to już będą mocno bardzo. To nas wyniosą. Bardzo proszę. Pytanie odnośnie A15 i schron, który tam istnieje, ponieważ teraz rzeczywiście w zarządzie budynków komunalnych, czy nie dałoby się zawnioskować do właściwego organu, nie wiem tylko, czy do samego prezydenta, czy do Rady Miasta, podjęcie uchwały, o po prostu przekazanie tego terenu w zarząd ZIKiKu, bo tam jest i dojazd, i jest problem cały czas z tym oznakowaniem, i z ogrodzeniem ewentualnym. Jedna jednostka zajmowała się ulicą Lea i... Ja powiedziałem, że szukam wiadomości, nie znam z miejsca pobytu. Kwestia jest, wydaje mi się, że w trzecim podejrzeniu roku przekazywałem niektóre tereny
pan Kawitowski, ktoś sobie o tym może... Ale czy to jest wieżek na miejscach wewnętrznej, czy to jest... Czy jest na jednej działce? Nie, czy to jest to może być tak naprawdę działka, może być nieruchomość, czy skoro... To jest działka gminna. To jest działka gminna. Tak. Tam była też sprawa, może Państwo pamiętają, gmina tam chciała WZ uzyskać, żeby zabudować ten działkę. Co, czemu mocno żeśmy się sprzeciwiali. Tak. Była planowana taka plomba, która miała zasłonić całą gminę. Ten jest bardzo ładny. No właśnie, więc dlatego też przeciwko temu zaprotestowaliśmy. I tam jest kiosk widmo od wielu miesięcy. O który też wnioskowaliśmy, żeby go usunąć. Odbierzemy się na części tej wodrogowej. No plus ten, plus ta lodówka. Także myślę, że to jest słuszna uwaga, bo z tym jednak łatwiej nam się w takich sprawach porozumieć. I gdy nie zgłoszę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto trzymał się od głosu. Stwierdzam, że przy tych głosach za tej uchwały został przyjęty.